Zasypaliście mnie mnóstwem komentarzy z pytaniami, skąd ta aplikacja do robienia donatu. Na telefonie prezentuje się ona w ten sposób, a znalazłam ją po prostu na Instagramie. I skoro jesteście tak ciekawi, to zapraszam Was dzisiaj na donatowy challenge. Najpierw jednak... przepyszna przekąska, o rany, jak ja kocham donaty. Od razu, bez przedłużania, zaczynamy zabawę. Ja biorę telefon do ręki, Wy teraz widzicie tutaj obok, co będę robić i spróbuję dzisiaj stworzyć z tych donatów wszystkich członków Gen Z. Tak więc zaczynamy. Od wyboru ciasta. Pierwsza osoba będzie miała jasne ciasto, następnie musi być polewa. Tą, którą wybiorę, będzie taka jaśniutka, jasno-różowa. Następnie możemy wybrać wzorek. Wy już możecie zgadywać, kto to będzie. Moja wersja oczywiście. Damy tutaj jakieś paseczki, takie białe. Podpowiedź, chodzi tutaj najbardziej o włosy. Następnie muszą być dodatki. Ja uwielbiam tę osobę, więc damy jej takie fajne dodatki w kolorze białym. O, takie niech będą. Następnie możemy wybrać jeszcze posypkę, ale wydaje mi się, że tego już chyba będzie za dużo i ta posypka nie za bardzo mi tutaj pasuje, więc ją sobie odpuszczam, a następnie bierzemy sobie nadzienie. Jakie wybrać nadzienie? Do tej osoby najbardziej pasuje jakieś słodkie nadzienie i wybierzemy chyba to takie jasne. Ja już stworzyłam donata. Uwaga, uwaga. Teraz Wam powiem, kto to taki. Jesteście ciekawi? Tadam, tadam, tadam. Lecimy do przodu, cofamy, cofamy. Oczywiście jest to Faustyna. Czyli inspirowałam się tutaj kolorem jej włosów, które są różowo, takie jasne różowo, prawie że białe. I myślę, że ten Dotty Donut idealnie do niej pasuje. Lecimy z kolejną osobą. Uwaga, uwaga, Dotty Donut nam wyskoczył. Widzieliście, jak fajnie? Wybieramy sobie najpierw ciasto, znowu będzie to jasne. Teraz bierzemy sobie polewę i ja już jestem pewna, że Wy będziecie wiedzieli, kto to taki. Ja wybieram sobie polewę w kolorze zielonym. Tym razem wezmę tę taką mocno taką jaskrawo zieloną. Co my mamy dalej? Wybieramy wzorek. Wzorek chyba też powinien być zielony, więc sprawdzamy, jest tylko jeden taki dostępny. Następnie dodatki, te kolorowe. Nie ma nic najbardziej zielonego, więc sobie odpuszczam te dodatki i sięgnę tylko po posypkę. A posypka jest zielona. O, ale fajna. Poczekajcie, sprawdzę jeszcze inne. Ta jaka fajna literkowa. A, o czad. No ale ja, słuchajcie, zdecyduję się na tę zieloną. A następnie przechodzimy do nadzienia. No i z tym nadzieniem jest problem, bo nie ma zielonego nadzienia, więc ja sobie wybiorę tak pasujące, niech będzie na przykład to żółte. Okej, przyjrzyjcie się. Zielony kolor, no chyba każdy już wie, o kogo chodzi. Ja tutaj to teraz zatwierdzam. No i uwaga, uwaga, kto to taki? Faustyna już była, Hania nie, Julita również nie. Tak więc uwaga, uwaga, oczywiście jest to Bartek. Lecimy zatem dalej. Znowu wybieram jasne ciasto, bo na tym jasnym cieście chyba jakoś najlepiej wszystko tutaj wygląda. Bierzemy sobie teraz kolor również jakiś fajny, taki jaśniutki. Może znowu ten taki jasny. No i teraz dodajemy wszystko to, co najsłodsze. Czyli dajemy takie paseczki. Wybierzmy dodatki serduszka. Ta osoba właśnie z tymi się najbardziej kojarzy i ona jest najbardziej szalona moim zdaniem, więc damy jeszcze tutaj posypkę, taką niech będzie, jakaś taka, o, kolorowa, ta jest fajna, chociaż ta literkowa też tutaj pasuje, to niech będzie. No i do tego wszystkiego jeszcze nadzienie. Nadzienie dajmy jakieś dobre, nie mam pojęcia, jaki to może być smak, czy czekolada, może takie ciemne, wiśniowe troszeczkę. Jak myślicie, kto jest taki najsłodszy? Ja to tutaj oczywiście zatwierdzam. No i uwaga, uwaga, kto to taki? Wy zgadujcie, zgadujcie, a ja Wam już pokazuję, że to jest oczywiście Hania. Najbardziej mi się to z nią kojarzy. Ona jest taka zakręcona, szalona i mega śmieszna. No i ten Dotty Donut właśnie tak wygląda. Lecimy dalej, tadam, tada. Tym razem, zobaczcie na to, wybieram tego ciemnego Dotty Donata.
Jeśli chodzi o polewę, to wybiorę również taką ciemnobrązową, może niech będzie ta czekoladowa. Również inspiruję się tutaj teraz włosami. A jeśli chodzi o ten wzorek, to wybierzemy sobie, szukam czegoś takiego różowo-czerwonego i chyba to będzie najlepiej pasować. Jak myślicie, kto to może być? Kto to taki, kto to taki? Lecimy dalej z dodatkami. Dodatki... A może niech będą takie? Dajmy jakąś taką czekoladę właśnie. To jest chyba czekolada, to wygląda jak taka posypka ciasteczkowa. Niech będzie. Następnie posypka. Ej, posypka też fajnie wygląda. Może nie literki, ale taka czekoladowa. Kto to będzie? Chłopak czy dziewczyna? Jak myślicie? Kim się tutaj inspiruje? Nadzienie, zróbmy, żeby wypływało takie mocno czerwone. No i ja już zatwierdzam, tak on wygląda, ten Dotty Donut. Uwaga, uwaga, kto to taki? Lecimy, szukamy, 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 szukamy. Wszystkich przyleciałam, no i co? Jak myślicie, kto to taki? No dobra, już się zatrzymuję i już Wam mówię, że to jest oczywiście Victoria, czyli Cartoni. No i jak widzicie, inspirowałam się tutaj jej włosami, no bo ona ma takie ciemno je brązowe. Mam już kolejnego Dotty Donata, które teraz sobie ciasto wybierzemy. Może tym razem weźmiemy sobie to takie również czekoladowe. No i teraz będzie trudno, bo jak tą osobę Wam tutaj pokazać? No dobra, zainspiruję się tym, jak ona teraz wygląda, więc bierzemy sobie jasną polewę, z tego co pamiętam, oczywiście jeśli chodzi tutaj o włosy. Teraz czas na wzorek, który do niego będzie pasować, a weźmy taki czekoladowy. Chyba wyjdzie mi tutaj jakiś totalny miszmasz, no ale do tego dorzućmy sobie może takie coś brązowe. Albo takie kolorowe, bo w sumie ta osoba jest taka bardzo kolorowa i również szalona. Posypka, czy jakaś będzie pasować? Sprawdźmy, która czekolada, to już za dużo. Wiecie co, chyba zrezygnuję z tej posypki. Mój Dotty Donut będzie tak wyglądać. A teraz nadzienie, dajmy białe wylewające się, bo ono będzie mega fajnie tutaj pasować. No dobra, mamy to. Ja już zatwierdzam. Ta-dam, ta-dam. I słuchajcie, chyba nie muszę długo już szukać, ponieważ przeskoczę dosłownie kilka osób i to oczywiście jest chłopak i chodzi mi tutaj o Patryka. On oczywiście tutaj zupełnie inaczej wygląda, mortalcio, bo jest różowo-zielony, bo on ma taką oficjalną naklejkę, ale on teraz ma takie jasne włosy, więc myślę, że ten Dotty Donut właśnie idealnie będzie do niego pasował. Zostało już kilka osób, a dokładnie 3 osoby, więc lecimy, Dotty Donut mi już wyskoczył. Tadam, tadam. Kogo my teraz musimy stworzyć? No dobra, już wiem kogo, więc bierzemy sobie tę jasną, te jasne ciasto. Teraz bierzemy sobie chyba taki naturalny kolor, taki żółty, jakby ciasto wygląda. Następnie bierzemy sobie jakiś wzorek. Może weźmy coś takiego. No i tutaj nie powinnam już wybierać żadnych dodatków. Ani żadnych dodatków w ten oto sposób, ani tutaj żadnej posypki, chociaż ta osoba jest mega kolorowa i mega fajna i do niej by chyba takie coś pasowało. No i jeśli chodzi teraz o nadzienie, to zróbmy tak kolorystycznie, niech pasuje. W ogóle ten Dotty Donut teraz wyszedł jak masło orzechowe, a ja kocham masło orzechowe i wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo apetycznie. W ogóle fajnie, jakby był Dotty Donut o smaku masła orzechowego. Zatwierdzam, no i mamy to. No i lecimy, kto to taki? Faustyna nie, Hania nie. Lecimy dalej, Patryk nie, Victoria już była. No i jest odpowiedź. Chodzi oczywiście o Batka, czyli o świeżego. Chciałam zrobić tak, żeby ten Dotty Donut był kompletnie bez posypki, bez niczego, żeby wyglądało, że jest po prostu łysy, ale jakoś mi to pasuje do niego. Wygląda naprawdę nieźle i mega apetycznie. Lecimy, lecimy dalej. Wyskoczył nam Dotty Donut. Ja po prostu cały czas resetuję tą grę i za każdym razem po prostu ten Dotty Donut mi wyskakuje. Dobra, teraz wybieram to najbardziej ciemne ciasto. Jeśli chodzi o polewę, też wybiorę taką ciemną. Nie wiem, czy ten Dotty Donut będzie tak pasować do tej osoby, ale tak sobie wyobrażam to właśnie. Weźmy sobie teraz jakiś wzorek, również taki ciemny. Teraz weźmy posypkę, która będzie fajnie wyglądać. Ta biała mega fajnie wygląda na tym ciemnym, czyli to jest taki jakby kontrast, mega fajnie. Teraz posypka, czy któraś będzie pasować? Sprawdźmy zatem, tadam, tadam, literki. A może niech będą literki, bo zawsze mi się kojarzy, że ta osoba mega, ale to mega dużo gada. Teraz nadzienie.
które będzie pasować. Może niech będzie również to takie mega mocno czekoladowe. Ja zatwierdzam. Tadam, tadam. Tak się prezentuje mój Dotty Donut. No i teraz szukamy. Do kogo on należy? Wy już wiecie. No zostały już tylko dwie osoby, więc no, nie mam wyboru. To jest po prostu Olivier. I patrzcie w ogóle, jak fajnie pasuje z tym zdjęciem, które tutaj jest pokazane. Mega fajnie, czyli taki brązowy, ciemna koszulka. Idealnie pasuje. Czy Wam też się wydaje, że on bardzo dużo gada w tych wszystkich odcinkach? Stąd właśnie te literki. No i teraz już chyba każdy będzie wiedział, kogo zrobię, bo została tylko jedna osoba. Jedna, więc wybieramy jasne ciasto. Polewę. Jaka do tej osoby będzie pasować? Ma również ciemniejsze włosy, więc wybierzmy, a może taką jasnobrązową. Dajmy za to jakieś kolorowe paseczki. O, może te. Następnie wybierzmy sobie, niech będą te serduszka, bo ona również jest mega fajną, pozytywną osobą. Posypka. Nie wiem, czy pasuje. A może zlikwiduję to wzorki, a dam jakąś posypkę. O, ta kolorowa, jaka jest boska. Gdzie ona tutaj była? O, ta. Ale czadowa. Mega to tutaj pasuje. No i teraz nadzienie. Nadzienie, które będzie pasować. Powinno być jakieś takie bardzo kolorowe. To może dajmy to jasno-różowe. To jest totalny miszmasz. Totalne szaleństwo. Najtrudniej mi było zrobić tę osobę. No ale to oczywiście jest Julita. Czy pasuje? Myślę, że tak. Włożyłam już wszystkie osoby. Zabawa była świetna, ale to nie koniec challenge'u. Bo teraz spróbujemy stworzyć Dotty Donuta, czyli tego oryginalnego Dotty Donuta ekipy Jensi. Więc słuchajcie, polewa chyba była jakaś taka pomarańczowa. Wzorek to chyba był ten. Chyba tak. Jeśli chodzi o dodatki, to tam nie było żadnych, ale jeśli chodzi o posypkę, to była. Tylko poczekajcie, która to powinna być? Chyba to była ta posypka. Słuchajcie, idealnie. To jest właśnie ten Dotty Donut. A swoją drogą on jest przepyszny. Już robiłam jego test. Gdzieś tutaj jest na shortcie na moim kanale. No i teraz nadzienie musi być takie. To jest nadzienie brzoskwiniowo-mandarynkowe. Czy jakieś takie, nie jestem teraz pewna. Zatwierdzamy, no i to jest właśnie to. Oczywiście tutaj już nie będę wybierać osoby. Jak widzicie, w ogóle ta aplikacja była stworzona po to, aby zrobić konkurs. Trzeba było stworzyć właśnie Dotty Donuta, który przypomina kogoś z Jensi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja bawiłam się świetnie, uwielbiam tę aplikację i stworzyłam już kilka shortsów właśnie z nią. Stąd właśnie były Wasze zapytania, na które dzisiaj odpowiedziałam. Donatowe szaleństwo, czas skończyć. Ja już, słuchajcie, Wam pokazałam wszystko. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka do góry i koniecznie zasubskrybować mój kanał. Do usłyszenia. Pa, pa! We'll be right back.